Cześć, witajcie. Dziś recenzja, na którą musieliście trochę długo poczekać, ale to dlatego, że postanowiłem tym razem dać sobie trochę więcej czasu i poszukać niuansików, bowiem tegoroczny model nie różni się jakoś potwornie i diametralnie od ubiegłorocznego. O czym w ogóle mowa? Galaxy Z Fold 5. Składany smartfon Samsunga należący do, i tego nie będę ukrywał, bo pewnie uważni widzowie doskonale to już wiedzą, smartfon należący do mojej ulubionej serii. Jak już nawet możecie zauważyć po pierwszym rzucie oka, ten smartfon wygląda prawie tak samo jak ubiegłoroczny. Są różnice, oczywiście, nie ma co tutaj tego ukrywać, ale nie są to różnice jakoś potwornie znaczące i drastycznie wpływające na jakąś zmianę wyglądu tego telefonu. Wygląda tak jak poprzednik i niestety, podobnie tak jak poprzednik, w opakowaniu ma wielkie nic. Wielkie nic, czyli jest tylko telefon, przewód, igiełka do otwierania slotu, no i makulaturka. Nie ma ładowarki, co przy tak drogim smartfonie jest dla mnie totalnym nonsensem i tłumaczenie tego ekologią nijak mi się nie klei. Ale sam telefon, podobnie zresztą jak poprzednie foldy, stał się moim ulubionym i generalnie korzystam z niego jako daily. Używam go na co dzień w pracy i jestem z niego bardzo zadowolony. Ale oczywiście nie jest to smartfon perfekcyjny i nie jest to smartfon idealny. Jak każdy, ma swoje niedociągnięcia, ale po kolei. Obudowa tradycyjnie jest po prostu w klasie premium i tutaj nie ma w zasadzie się nad czym rozwodzić. Pięknie wykonana, wykończona z przodu i z tyłu szkłem Gorilla Glass Victus 2 i oparta o metalową ramkę, no ale w składaku nie może być inaczej. Ta ramka musi być z metalu, żeby to wszystko trzymało się solidnie kupy. Co się zmieniło? Od razu zauważycie, że telefon ma płaskie boki. Poprzednik miał boczki lekko zaokrąglone, ten ma płaskie, modne obecnie, ale nie do końca mi się to podoba, bo kiedy boczki były bardziej zaokrąglone, łatwiej było mi wsunąć kciuk po to, żeby smartfon jedną ręką rozkładać i składać. Tu jest to trudniejsze, bo te boki są płaskie i kciuk trzeba wpychać z trochę większą siłą. Nie jest to jakiś straszny mankament, niemniej pod tym względem poprzedni model bardziej mi się podobał. Ale za to nowy składa się na płasko, nie ma tutaj tej szczeliny pomiędzy połówkami, kiedy telefon jest złożony. Ja wiem, że to nie do końca dobrze widać tak na pierwszy rzut oka, ale w poprzednim modelu tutaj była jednak pewna szczelinka i te połówki nie stykały się perfekcyjnie ze sobą. Te już się stykają, także jest mniejsze ryzyko, że coś dostanie się pomiędzy nie, kiedy będziemy telefon zamykać. Nie zmienił się kształt wyświetlacza zewnętrznego, to nadal jest ekran pomocniczy. W sumie da się na nim naprawdę bardzo wiele zrobić, ale pisanie na klawiaturze, szczególnie jak ktoś ma duże palce, no nie jest najwygodniejsze i do wprowadzania tekstu lepiej ten telefon rozłożyć, ale w sumie po to są składaki, po to, żeby był stosunkowo niewielki, a po rozłożeniu, żeby miał wielki ekran i głównie, żebyśmy z tego wielkiego ekranu korzystali. Także znowu, nie jest to jakieś straszne niedociągnięcie, ale są na rynku telefony, które te proporcje mają nieco inne i jeżeli ktoś woli rzadziej otwierać smartfon, to wtedy powinien wybrać taki, który ma jednak ten ekranik trochę szerszy. Mnie akurat to nie przeszkadza, ja się po prostu już do tego tak przyzwyczaiłem, że dla mnie jest to naturalne, a ma też pewną zaletę. Łatwiej ten telefon po prostu objąć dłonią i pewnie go trzymać, kiedy na przykład idziemy i chcemy sobie tylko mapkę podejrzeć. No i druga rzecz, grubość tego telefonu. Składaki są grube, nie ma co ukrywać i z jednej strony cieszy mnie ten pęd ku odchudzaniu składaków. Teraz mamy już telefony, które mają grubość niewiele większą od typowego smartfona. Na Fold nadal jest jednak taki troszeczkę grubiutki, ale ja go lubię za to, że mogę go sobie wygodniej pewnie przytrzymać ramieniem i mam ręce wolne do pisania na klawiaturze, kiedy rozmawiam. Grubszy telefon po prostu fajnie się w ten sposób trzyma. Sam ekran ma 6,2 cala, to oczywiście matryca Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem do 120 Hz, a minimalnie schodzi do 40 Hz. Oczywiście jest to regulowane automatycznie. Poprawiono jasność. Już poprzedni model miał naprawdę jasny ten zewnętrzny ekran, bo tam miał bodajże 1500 nitów, o ile pamiętam szczytowo. Ten ma 1750. Czy zauważyłem jakąś straszną różnicę? Powiem wam szczerze. Niekoniecznie, ale nadal uważam, że jest to bardzo dobry wyświetlacz i świetnie korzysta się z tego telefonu nawet w pełnym nasłonecznieniu, kiedy promienie słońca walą nam w ekran. Ten pozostaje nadal dobrze czytelny. Tak samo zresztą ekran wewnętrzny. Również ma odświeżanie do 120 Hz, ale regulowane w zakresie od 1 Hz już w górę. I znowu ma podwyższoną jasność. Znowu do 1750 nitów. Poprzednik miał już wyraźnie mniej, bo 1300 z groszami. No jest lepiej, ale nadal. Znowu powtórzę, ten ekran po prostu bardzo fajnie sprawdza się w słoneczne dni i pod względem jasności naprawdę kompletnie niczego mu nie można zarzucić. Po prostu cieszy oko. Ci, którzy byli ciekawi, czy jest fałda na ekranie, no jest i widać ją w zasadzie tak samo jak w poprzednich modelach. Tutaj tego na razie się nie uniknie, ale
Powtórzę to, zresztą powtarzałem to już przy poprzednich recenzjach foldów. Mnie to w niczym nie przeszkadza. Nie przeszkadza to naprawdę w codziennym użytkowaniu. Przestajecie po pewnym czasie to w ogóle zauważać. Z ciekawostek wspomnę, że podobnie zresztą jak w przypadku poprzednich modeli, ten ekran wewnętrzny współpracuje z rysikiem S Pen, ale musi to być specjalny rysik do foldów i oczywiście trzeba go kupić osobno. Nadal Fold nie doczekał się miejsca na rysik w obudowie. Szkoda, smuteczek. A jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć w kontekście wewnętrznego ekranu, to nadal aparat fotograficzny do selfie jest ukryty pod ekranem, ale o aparacie to powiem za chwilkę. Powiem, że czasem go widać, czasem nie, zależy jakie kolory mamy na ekranie. Teraz akurat widzicie doskonale, jak ekran się wygasił, ten aparat jest widoczny. No i widzicie też, że jest always on display na obu wyświetlaczach, ale to jest chyba oczywiste w przypadku AMOLEDów. Tak samo jak oczywista jest bardzo dobra czerń i świetne, mocno nasycone, intensywne barwy. Miłe dla oka, te ekrany są po prostu świetne. Oba. Co do wydajności. W środku pracuje oczywiście topowy Snapdragon, w tym roku jest to 8 drugiej generacji, ale for Galaxy, czyli ta podkręcona. Do tego są oczywiście pamięci UFS 4.0 i DDR5X 12 plus 256 akurat w tym przypadku. I oczywiście zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie z przewidywaniami do wydajności tego smartfona trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, pracuje bajecznie, płynnie. Po prostu pod tym względem jest super, ale w przypadku drogiego składaka no nie mogło być inaczej. To jest tak oczywiste, że po prostu szkoda gadać. Czy się grzeje? Stosunkowo nieznacznie. Trochę robi się cieplejszy tutaj w górnej części tyłu obudowy, kiedy go zapędzimy do roboty, ale żeby się tak naprawdę nieprzyjemnie nagrzał, to nie. Do takich rzeczy nie dochodzi. Jest wyczuwalnie cieplejszy, ale nie jakoś w przesadzony sposób, także kultura pracy jest po prostu bombowa. Czy trotluje? No niestety tak, widać spadek wydajności wraz ze wzrostem temperatury. Co do interfejsu, w zasadzie to jest po prostu Android z interfejsem samsungowym One UI. Ja tu się czuję jak w domu, no ale to dlatego, że od dawna używam foldów, więc po prostu przywykszy. Jak ktoś nie przywykł, to myślę, że dosyć szybko się przyzwyczai. Oczywiście jest bogatość aplikacji na start, ale przeważnie są to aplikacje przydatne, szczególnie w przypadku Folda, bo mają na przykład pakiet Office od Microsoftu. Z rzeczy fajnych, pasek zadań na dole. Definiujemy sobie, co na nim chcemy mieć, oprócz tego pojawią się tam ostatnio używane apki, no i oczywiście jest szybkie przejście do pozostałych aplikacji. Bardzo fajne i wygodne rozwiązanie, szczególnie właśnie dedykowane dużemu wyświetlaczowi. Oczywiście duży ekran umożliwia podzielenie go pomiędzy dwie albo nawet trzy aplikacje, albo uruchamianie apek w pływających okienkach i oczywiście można sobie pomiędzy nimi różne rzeczy przenosić, na przykład obrazek z galerii jednym ruchem rzucamy sobie do maila, to jest bardzo wygodne. No i oczywiście jest tryb flex, kiedy możemy sobie trzymać telefon w pozycji półotwartej i na przykład ta połówka wtedy staje się tą częścią aktywną, na przykład wyświetlającą w tym przypadku film, a na dole mamy pulpit roboczy z przyciskami. Oczywiście może tu by na przykład być też pole tekstowe, a na dole klawiaturka. To też bardzo wygodne, bardzo często z tego korzystam, robiąc sobie z Folda takiego mini laptopa z dużą klawiaturą na jednej półce ekranu i z tekstem na drugiej. Na tym bardzo fajnie się pracuje i w zasadzie w tym momencie już nie potrzebujemy laptopa w podróży, bo Foldik nam tą sprawę załatwi. Do interfejsu nie mam absolutnie żadnych, nawet najmniejszych zastrzeżeń, ale powtórzę, to może też wynikać z tego, że ja po prostu jestem do niego przyzwyczajony. Natomiast również powtórzę, przekonany jestem, że każdy, kto nie korzystał dotąd z takiego urządzenia, bardzo szybko się do niego potrafi przyzwyczaić. Po prostu komfort pracy jest nieporównywalny z klasycznymi, płaskimi smartfonami. Już poprzednie generacje Folda były znane z bardzo dobrych głośników stereo. Tym jest nie inaczej. Głośniki są po prostu świetne, a do tego umieszczono je tak, że kiedy sobie otworzymy telefon i trzymamy go w łapkach, na przykład oglądając film, to głośniczków nie zakrywamy, a wrażenie stereo mamy pełne. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy często oglądają filmy na takich telefonach, a one są wręcz stworzone do konsumpcji wideo. Niestety nie ma mini jacka, ale do tego to już się przyzwyczailiśmy, więc przestaję chyba na to zwracać uwagę powoli. Natomiast dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o stronę komunikacyjną, również złego słowa o tym telefonie nie można powiedzieć. Dźwięk w połączeniach jest bardzo dobrej jakości. Tryb głośno mówiący działa równie dobrze właśnie dzięki tym wspomnianym już głośnikom. A wszystkie moduły łączności pracują tak jak należy, bez zastrzeżeń. Kończąc opowieść o komunikacji, to dodam jeszcze, że wibracje również w tym telefonie pracują w bardzo przyjemny sposób. Co do ochrony, mamy klasyczny czytnik linii papilarnych położony na boku. Powiem szczerze, że ja wolę to rozwiązanie niż czytniki podekranowe. Ten działa po prostu dobrze.
Jest też rozpoznawanie twarzy, ale takie proste, oparte o przedni aparat, ten albo ten wewnętrzny. Działa dosyć szybko, także też pod tym kątem złego słowa raczej nie powiem. Trochę mniej jestem zadowolony z akumulatora. Ma pojemność 4400, czyli niezbyt wygórowaną, a na folda, no to powiedziałbym, że to nie jest zbyt wiele, bo jednak duży ekran potrzebuje więcej energii. Logiczne. Do tego mamy flagowe bebechy. No i wiecie, szału nie ma. Jeden dzień ten telefon spokojnie jest w stanie wytrzymywać, ale dłużej to już bym raczej nie szarżował. Jeżeli gdzieś się wybieracie w dalszą podróż, to albo weźcie ze sobą powerbank na wszelki wypadek, albo ładowarkę, jak będziecie mieli się gdzie podładować. Aha, no i właśnie ładowarka. No tej w zestawie, moi drodzy, nie ma. A w dodatku samo ładowanie też nie jest za szybkie. Ładuje się to niezmiennie z mocą 25 W, żenująco niską jak na flagowy z 2023 roku. No co mam tu powiedzieć? Samsung to tłumaczy obawami o trwałość akumulatoru. Ja to kupuję, ale tak nie do końca, bo myślę, że prędzej ten smartfon nam się znudzi, zużyje, zestarzeje technicznie, niż bateria klęknie od szybszego ładowania. Także no nie do końca to jest fajne, na pocieszenie jest indukcja i ja mam po prostu taką metodę, że idąc spać kładę folda na tackę, on się na spokojnie indukcyjnie przez noc naładuje, na rano jest naładowany. I w zasadzie tyle i myślę, że jest to dobry nawyk. Czas pracy z włączonym ekranem nie przekracza 6 godzin, także jakoś rewelacji nie ma, dramatu też nie. Jest jeszcze ładowanie zwrotne, czyli mogę sobie od folda naładować, dajmy na to, zegarek, co w podróży się przydaje, bo po prostu nie biorę ze sobą ładowarki od zegarka, a co fajne, to ładowanie zwrotne działa nawet wtedy, kiedy sam fold również się ładuje. No wtedy trwa to dłużej, ale jak to ładujecie w nocy, to co Was to interesuje, jak długo ten telefon się ładuje. Generalnie, jak Was interesuje naładowanie na szybko w dzień, no to godzinę 15, godzinę 20 od zera do pełna ta bateria się napełni 25-watową ładowarką. Także pod tym względem mogłoby być lepiej, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o fotografię, to trzeba to powiedzieć, Fold nie jest najwybitniej fotografującym smartfonem na rynku, bo i zestaw aparatów też ma nie najwybitniejszy. W skrócie to jest w zasadzie to samo, co mieliśmy w poprzednim Foldzie i to samo, co mamy, dajmy na to, w serii Galaxy S23, czyli bardzo dobre aparaty, natomiast nie takie, które rzucałyby nas czymkolwiek na kolana, szczególnie na papierze, no bo technicznie tym zdjęciom naprawdę zarzucić niczego nie mogę. Pracuję również na Foldzie i nie narzekam. Robi fajne zdjęcia, bardzo dobre w dzień, całkiem dobre w nocy, co bardzo mi się podoba i co warto szczególnie podkreślić. Nie widać różnicy w odwzorowaniu kolorów pomiędzy aparatem głównym z 50-megową matrycą, aparatem tele z 10-megową matrycą i szerokokątnym 12-megapikselowym. Jak zrobicie zdjęcie, to kolory będą praktycznie takie same na każdym obiektywie, co jest szczególnie fajne, kiedy na przykład robimy ten sam plan każdym z poszczególnych obiektywów. To tele nie jest jakoś tam oszałamiająco wielkie, to jest trzykrotne przybliżenie, czyli takie powiedzmy wystarczające, mogłoby być większe, no ale już lepsze takie niż w ogóle brak teleobiektywu. O peryskopie może nie maszmy, natomiast trzeba przyznać, że zdjęcia udają się naprawdę bardzo fajnie i tutaj również zastrzeżeń mieć nie można. Selfiaki też są spoko, ale proponuję robić je tym zewnętrznym aparatem względnie, uczynić z folda statywik w ten sposób dokładnie i użyć któregoś z aparatów tylnych. Zwykły smartfon nam tego nie umożliwia, a fold, proszę bardzo, jest swoim własnym statywem, co również przydaje się przy zdjęciach nocnych. Oczywiście należy unikać korzystania z cyfrowego zoomu z większych krotności przybliżenia, natomiast należy robić portrety, ponieważ Fold potrafi w portrety i robi je bardzo fajnie. Mamy tam różne dodatkowe opcje portretowania, różne warianty rozmywania tła i działa to naprawdę bardzo fajnie. Nie tylko z łysą czachą, ale nawet z taką bardziej kulatą również sobie radzi i nawet z obiektami nieożywionymi też. Jeżeli chodzi o filmowanie, to również poważniejszych zastrzeżeń mieć nie mogę. Fold nagrywa bardzo fajne filmy z płynnym obrazem, dobrym dźwiękiem i ładną plastyką. Zresztą wiele recenzji robią na Foldzie, więc możecie sobie to na bieżąco na tym kanale obejrzeć. Nie bez powodu korzystał właśnie z tego telefonu, a nie z innych. Co ważne, oczywiście również znowu można korzystać z tego telefonu w różnych pozycjach. Łatwo się go trzyma, bo jest węższy od zwykłego smartfona, więc lepiej manewrować nim w ruchu. A do tego bez problemu przełącza się pomiędzy wszystkimi, podkreślmy to, wszystkimi obiektywami, bez przerywania nagrywania i bez jakiegoś strasznego przycięcia w momencie przełączania się. Jest jeszcze ostatni aparat, ten pod elastycznym ekranem. Tradycyjnie ma 4 mega.
szału nie robi, ale powiem Wam szczerze, mam wrażenie, że coś tam chyba w softcie poprawili, bo te zdjątka są nieco lepsze niż były w poprzednich generacjach tego aparatu. Nadal pozostawiam sporo do życzenia, ale jak jakoś tam przypadkiem sobie musicie zrobić selfie tym wewnętrznym ekranem, to tragedii nie będzie. No trzeba uważać, tak raczej unikać tego. Niemniej już jest ciutkę lepiej, więc zmierza to może w dobrym kierunku, a trzeba też pamiętać o tym, że ten aparat jest prawie niewidoczny, kiedy robimy na ekranie inne rzeczy. Nadal go widać, ale nie rzuca się w oczy i po pewnym czasie przestajecie w ogóle zwracać uwagę, ani szpeci ekranu żadna dziurka. To jest akurat też fajne. Czy ja polecam Folda? No, słuchajcie, to się robi nudne, ale myślę, że tak, jeżeli Was tylko na niego stać, to sobie go kupcie. Tylko pamiętajcie o jednym, potem bardzo ciężko będzie Wam wrócić do klasycznego smartfona, bo ten pozwala na naprawdę dużo, dużo więcej niż zwykły telefon. Chociażby to, co wspomniałem, że potrafi być swoim własnym statywem, ale nie tylko. Potrafi też być mikrolaptopem. Bardzo fajnie się na nim ogląda filmy, bo do tego jeszcze ma świetne głośniki. A głównym minusem tego urządzenia nadal pozostaje taki sobie akumulator i zbyt powolne ładowanie. I to się nie zmieniło. To się robi już powoli nudne. Kurczę, mogliby wreszcie coś naprawdę mocno zmienić pod tym względem. No ale już, nadal uważam, że jest to bardzo fajny telefon. A czy to jest najlepszy składak na rynku? Konkurenci są już coraz silniejsi. Ale z mojej praktyki i z mojego użytkowania wynika jedno. To, że składak będzie smuklejszy, to nie znaczy, że będzie wygodniejszy w użyciu i w czymś znacząco lepszy. O tym pamiętajcie i niekoniecznie dajcie się złapać na smukłość telefonu. Owszem, to jest może istotne dla niektórych, ale mnie akurat to nie przekonuje. Natomiast przekonałby mnie zdecydowanie lepszy akumulator i ewentualnie peryskopowy teleobiektyw. To są rzeczy, dla których mógłbym wymienić Folda na inny telefon. Czy warto go kupić? Moi drodzy, tanie to nie jest, bo kosztuje 8800 za ten wariant 12256, a jeśli potrzebujecie więcej pamięci wewnętrznej, czyli 512 giga, no to już możecie położyć 9800. Tanio nie jest, ale kurczę, który składak jest tani? No właśnie. To są generalnie telefony z górnej półki, to są telefony drogie i dopłacacie za to, że potrafią więcej niż smartfony o klasycznej budowie. Dla mnie jest to smartfon pierwszego wyboru, oczywiście na ten sezon, ale podkreślę, niecierpliwie czekam na kolejnego Folda, w którym mam nadzieję już zobaczyć miejsce na rysik, lepszą baterię, szybsze ładowanie i może w końcu jakiś upgrade aparatów fotograficznych. No i może tą fałdę wreszcie by zmniejszyli. Niemniej, jeżeli Was stać, to wypróbujcie. Naprawdę warto. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. I jak zwykle tam subujcie, łapki w górę i tak dalej. Mówcie o tym kanale znajomym. Serdecznie wszystkich zapraszam i do zobaczenia. Cześć!